Yo, siemanko, z tej strony Witaj, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale. I dzisiaj, słuchajcie, zaczynamy pracę w kopalni, tak jest. Zaczynamy dzisiaj pracę w kopalni. Mamy tutaj specjalne maszyny, które będziemy kupować w dzisiejszym odcineczku. I mam nadzieję, że taki filmik wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawiacie łapę do góry, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dobijamy 2 miliony widzów i wpadajcie na vitoshop.pl. A my lecimy, słuchajcie, zaczynamy. Jak widzicie, mamy tutaj różnego rodzaju sprzęty. Tutaj mamy autko za 500, mamy taki buldożer za 750, znaczy to nie jest buldożer, to jest maszyna do przewożenia chyba tych wszystkich surowców. Tutaj mamy maszyny do kopania właśnie, jest taka glebogryzarka, nie wiem czy to tak można nazwać, jest taki dźwig i tutaj jest buldożer chyba właśnie i on może kopać diamenty i nim bardzo, bardzo szybko możemy kopać diamenty. Także zobaczymy, jak szybko uda nam się dzisiaj wydobyć diamenty i jak dużo ich wydobędziemy. Dajcie znać w komentarzach, jak myślicie, ile takich diamentów uda mi się wydobyć i czy chcielibyście też mieć taką maszynę, słuchajcie. Okej, tutaj już jakieś maszyny mam przy sobie. Jak widzicie, jest tutaj gościu, który ma jakiś sklepik. Dobra, u niego chyba zaczynamy pracę. Dobra, wszystko jest jasne. Także słuchajcie, mamy tutaj autko. Powinniśmy sobie je móc tutaj postawić. Okej, dobra, jest. Okej, także tym wozem będziemy dojeżdżali do pracy. No i mamy też zespawnuj dorsza. To nie jest dorsz, tylko to jest chyba jakaś koparka, więc wydaje mi się, że nią będziemy mogli kopać te rzeczy, więc zaraz to przetestujemy. Tutaj mamy kolejną maszynę do kupienia, która jest za 2000 dolarów, więc w sumie już ją moglibyśmy sobie kupić, więc może tak zrobimy. Okej, kupię ją. Dobra, i mam tą maszynę. Ja już miałem tą maszynę i kupiłem dwie takie, no to nieźle. Dobra, ile ona kosztuje? 2000. No nic, dobra, straciliśmy 2000. Tak się nie spodziewałem, słuchajcie. Myślałem, że to jest inna maszyna. Dobra, to jest nasza pierwsza maszyna. Tutaj możemy kliknąć sobie next i będziemy mieli kolejne maszyny. O, ta jest za 1250. Coś takiego będziemy mogli mieć, fajna kopareczka. Dobra, tutaj mamy to jest chyba do przewożenia. Ona jest za 750 dolarów, także nie będziemy mogli jej kupić. Nie wiem, jakim cudem my teraz przewieziemy te nasze surowce. No ale to nic. I za 15 tysięcy epicki buldożer, no i to jest chyba wszystko. Dobra, ale może jakoś uda nam się przewieźć inaczej. Dobra, to nic. Będziemy musieli tutaj szukać teraz rzeczy. I teraz tak, tutaj mamy sklepik tak jakby, gdzie będziemy wydobywać nasze rzeczy i tutaj będziemy mogli je sprzedawać i zarabiać sobie kasę. Tak, zobaczymy, jak pójdzie nam w dzisiejszym odcinku w naszej pracy, słuchajcie, czy uda nam się cokolwiek tutaj zarobić. Dobra, jedziemy tym autkiem. Nie wiem dokładnie, gdzie jest ta kopalnia, czyli ta moja praca. Wydaje mi się, o, jest tutaj, dobra, chyba, czyli dobrze zajechałem. Dobra, tu jest jakiś budynek, więc wejdziemy tutaj. Najpierw zobaczymy, co się tutaj dzieje w ogóle w tym budyneczku. Dobra, wejdziemy tutaj na górę. Pyk, czy tu ktoś w ogóle jest? Ktoś tu pracuje? Czy ja będę sam pracował dzisiaj? Chyba będę pracował sam. Beli ze mną nie ma, no bo jak wiecie, Bela nie może pracować przy takich rzeczach, bo jest dziewczyną. A to jest kopalnia, to już to jest ciężka praca w ogóle w kopalni. Dobra, tutaj słuchajcie, nie ma nic takiego, ja nic tutaj nie widzę przynajmniej. Dobra, więc nikogo nie ma. Zejdziemy na dół, znaczy zejdziemy, zjedziemy może tym naszym samochodem, może się uda. Dobra, uwaga, spróbujemy. Czekajcie, o, dobra, i spróbujemy tu zjechać na sam dół. Okej, bo tu się jeździ, tu się powinno jeździć. Jak się jeździ po kopalni, to tak dookoła, dobra. Ale my zjedziemy tak w miarę szybko. Pyk, 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 dobra, okej, zjechaliśmy. Tutaj są jakieś szyby, tak mi się wydaje. Nie wiem, co tu chodzi, jak tutaj przejść w ogóle. Dobra, tu się nie da przejść. A tutaj? Tu też się nie da, jest pozamykane. No dobra, ale postawimy naszą maszynę do kopania. Wow, tak ona wygląda. Wydaje mi się, że całkiem fajnie. Zobaczcie, jaka fajna maszynka. Dobra, okej, wsiadamy do niej. Sneak to exit i coś jeszcze tam było napisane. Czekajcie, jeszcze raz ja tutaj wsiądę. Attack to dig, dobra, okej. Okej, słuchajcie, dobra, da się już kopać, zobaczcie. Możemy tutaj wydobywać, musimy klikać co jakiś czas, żeby tutaj wydobyć te surowce. No jak widzicie, zbieramy je tutaj do naszego ekwipunku. Pewnie jak będziemy mieli tamto autko, to będziemy mogli tutaj, wiecie, szybciej to wszystko zbierać. Tak mi się wydaje, no ale nic, pokopiemy tutaj troszeczkę, na razie nie możemy jakichś super surowców kopać, bo tym chyba tą maszynką diaksów nie wydobędziemy. Także kopiemy tutaj, zobaczymy. Wow, już zaraz pełny ekwipunek. Dobra, ja coś mam ustawioną na 100%, ale i tak jest trochę za ciemno. Okej, coś tutaj już wydobyłem. Nie wiem, czy jeszcze więcej mogę. O, to kopalnia jest ogromna. Zobaczcie, jak ja tu będę pracował sobie tymi maszynami, to będzie naprawdę epicko tutaj. Dobra, okej, muszę teraz stąd się jakoś wydostać. Gdzie tu było wyjście? O, tutaj. Dobra. Jak ja tak... Ej, moja maszyna się skończyła. What? Ej, ona ma jakąś wytrzymałość? Dobra, ale mogę kolejną zespawnić i nawet ona się nie niszczy w ogóle, jak ją zespawnię. Dobra, okej. Mamy trochę tych surowców, pojedziemy, spróbujemy to sprzedać. Nie wiem, czy ja tędy wyjadę jakoś, może wyjadę tędy. Okej, o ja, ciężko będzie, ale dobra, jedziemy. Na górę muszę dookoła jechać. Dobra, jedziemy tą naszą maszynką, znaczy maszyną, tym naszym wozem.
Mam nadzieję, że coś tutaj sprzedam i zarobię przynajmniej na tą taką maszynę do przewożenia tych surowców, bo to by było fajne. Także jedziemy tutaj do naszej wioseczki. Dobra, jest tutaj nasza wioseczka. Podjedziemy tutaj, okej. I czy my tutaj możemy, słuchajcie, to sprzedać? Dobra, co my mamy? Kobla mamy i żelazo na pewno mamy. Sell coal. To jest, co to? Gold. Dobra, dirt, cobblestone. Jak ja to sprzedaję? Sprzedaje się to? Chyba tak. Dobra, okej, okay, rośnie mi kasa. Ale to jest tanie! Słuchajcie, ten... Jo, tu już nie mamy. Dobra, mam na pewno... nie wiem, czy dirta mam. Coś tam miałem dirta, okej. Okay. Ale mam gdzieś żelazo na pewno. Emeraldy, diamenty, redstone, lapis, endstone, gravel. Dobra, mamy tutaj, okej. Okay, iron, ale to jest... iron ore, dobra. No mam. Ale ja potrzebuję 16 ich, żeby je sprzedać w ogóle. Okej, okay. Czyli inaczej się nie da. Antracyt mamy, czy jak to się nazywa? Andezyt, sorry, andezyt. Czy my możemy go sprzedać? Nie widzę go, nie ma chyba go. Dobra, nie ma andezytu. Okej, okay, dobra, musimy wracać do kopalni. Ja, to ja tu muszę bardzo, bardzo dużo, słuchajcie, kopać, żeby cokolwiek zarobić, bo na razie to mnie na nic nie stać, mam 52 dolary tylko, czyli bardzo, bardzo malutko. Dobra, jedziemy do naszej kopalni. Musimy troszeczkę tu pokopać tą naszą maszyną, żeby cokolwiek zdobyć i kupić kolejne maszyny nowe. Dobra, okej, okay. Czyli stawiamy tutaj. No niestety, trzeba trochę popracować. Dobra, wsiadamy i jedziemy tutaj, może w tym kierunku pojedziemy. Dobra. Pyk, 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 kopiemy, dobra, musimy na dół się kopać, a nie tam do góry, dobra. Kopalnia to jest, to musimy na dół, dobra, o, jest jakiś węgiel, jest jakiś lapis. Dobrze, że lapis możemy wydobyć, to mi się podoba, dobra. Jedziemy niżej, bo mi się wydaje, że diaksy to powinny być gdzieś tutaj niżej. Ja wiem, że tą maszyną diaksów nie wydobędziemy, ale jak już byśmy się do nich dostali. Złoto chyba wydobywamy nim. Także spoczko. Dobra, okej, okay. Tutaj niżej musimy gdzieś się przekopać. Dobra, tu pyk, pyk, pyk. Dobra, tylko żebym ja później stąd wyjechał jakoś. Maszyna jest całkiem fajna, zobaczcie jak ona szybko kopie. I dużo dosyć, dużo lepiej na pewno niż kilofem się wydobywa. Uuu, redstone'ik znaleźliśmy, dobra, do bedrocka się dokopałem tutaj już. Dobra, czyli fajne tutaj surowce mamy. O, i teraz na pewno więcej troszeczkę tej kaski zbierzemy, no bo wiecie, tutaj lepsze surowce mamy na dole. Ej, jakaś lawa? Co się tu świeciło? Tak jakby lawa, ale nie, może to redstone się świecił. Dobra, oła, gravel, gravel. Gravel mi spadł na głowę, dobra, nie, nie. Okej, okay, wszystko jest git, dobra, zbieramy, zbieramy. Nie wiem ile ja tu mam pojemności. No tyle chyba co mam w ekwipunku, więc. Nawet diaksy udało się tym wydobyć. Jakim cudem, to ta maszynka wydobywa diaksy? Możliwe, że tak. Ale tamte na pewno dużo szybciej to robią. Po prostu, okej, okay, dobra, musimy teraz stąd jakoś wyjechać. Więc diaksiki możemy tym wydobywać, no to spoczko. W sumie jakby się udało jeszcze jakieś tutaj znaleźć. Tylko że ten kobol już tutaj nie zbieram i już nie mogę węgla ani tego zebrać więcej, bo nie mam tyle miejsca. Dobra, muszę stąd wyjechać jakoś. O, emeraldy tu i diaksy tu są. A ja się chyba trochę zgubiłem, mi się wydaje. Ja teraz nie wiem jak stąd wyjechać. Okej, okay, tu jest redstone. Jak ja mam stąd wyjechać? Halo? Okej, okay, słuchajcie, udało mi się znaleźć wyjazd. Cały czas do góry się kopałem praktycznie i się udało. Zobaczcie jak ja wysoko tu jestem. Oj, moja maszyna się zniszczyła. Dobra, ale ona tutaj wypada, zobaczcie. I mogę ją zebrać. Muszę do niej doskoczyć. Ale nie mam miejsca w ekwipunku. Oh my god, muszę coś wyrzucić. Łóżko? Nie chcę wyrzucać łóżka. To mi się chyba nie przydaje w ogóle, bo tego nie mogę zbierać. Znaczy mogę to zbierać, ale nie mogę tego sprzedać. I nic na tym nie zarabiam. Dobra, jedziemy, słuchajcie, do wioseczki. Tutaj się już noc zrobiła trochę, więc ja powinienem się przespać. Ogólnie, bo w nocy to tak pracować tutaj to ciężko. Chociaż w sumie i tak w kopalni jest ciemno, więc... No, chcę wyjechać tym autem, jak tym się ciężko, słuchajcie, wyjeżdża. Dobra, okej, okay, jadę dookoła. Szkoda, że nie ma jakby takiego wyjazdu, wiecie, po prostu, żebym tutaj pojechał na górę i bym wyjechał. Ale tak się nie da, dobra. Jedziemy tym naszym wozem do wioski i musimy sprzedać te wszystkie rzeczy. Zobaczymy, ile kasy uda nam się tutaj zarobić i czy teraz coś, cokolwiek kupimy. No, mamy trochę diaksów, 9. No, myślałem, że trochę więcej, a... Tylko 9 to jest malutko. Dobra, jedziemy tutaj. Okej, okay, sprzedamy te nasze wszystkie rzeczy. Zobaczymy ile my tutaj zarobimy teraz. Dobra, pyk, podejdziemy tutaj. I teraz tak, najpierw kobla całego sprzedam. Dobra, nie wiem ile go tutaj mam. Stówkę może dobiję z kobla. Okej, okay, nie, nawet nie dobiłem, dobra. Mamy na pewno trochę dirta. Chyba nie, dobra, piachu nie mamy. Emeraldy jakieś mamy, nie. Złoto, też nie. Węgiel, troszeczkę na pewno węgla mieliśmy. Diaksy, musiałbym mieć 16, więc tyle nie mam. Iron ora, troszeczkę sprzedam, dobra. I mamy jeszcze lapis i redstone. Lapis mamy tutaj.
Dobra, i redstone'ik gdzieś był tutaj, czekajcie. Gdzieś był redstone, tutaj, dobra. Pyk, 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 dobra, okej, mamy 204 kasy. Okej, słuchajcie, udało mi się tam zdobyć trochę rzeczy jeszcze i wyjechać w końcu z tej kopalni. Było ciężko, ale się udało. Dobra, sprzedajemy teraz, tak, o, kobla sprzedajemy. Z tego kobla nie ma dużo właśnie i to jest takie... Wolałbym, żebym ja wydobywał tylko inne rzeczy potrzebne. Na pewno mamy diamentów trochę. Okej. Za dużo to nie było z tych diamentów, widzę kasy. Myślałem, że będzie więcej. Dobra, mamy 300. Okej, mamy endstone'ów, nie mamy w ogóle. Irona trochę na pewno mieliśmy. Gravela, na pewno mamy emeraldów trochę. Dobra, udało się sprzedać. No, za dużo kasy ogólnie, powiem wam szczerze, że tutaj nie zrobiłem. Złoto, ile potrzebuję? 16, czyli nie mam tyle, ale na pewno mam ten lapis. Dlaczego go nie mogę sprzedać? A, sprzedałem. 341 kasy tylko, słuchajcie. Tego w ogóle nie mogę sprzedawać, bez sensu. Dobra, ja to muszę powyrzucać chyba tutaj. Te rzeczy, które mi się nie przydadzą. Okej, słuchajcie, mam już 2200 kasy, więc myślę, że kupimy dwie rzeczy. Kupimy sobie tego traka. To na pewno, dobra, więc ja sobie go tutaj przełożę. I kupimy sobie, na tą maszynę nas nie stać, bo ona kosztuje 15 000. Ale tą maszynę możemy kupić, dobra. Mamy dwie maszyny nowe, teraz tak posta... Wow, to jest epicka maszyna. Okej, zobaczmy, o co tu chodzi. Czyli ja tym mogę przewozić, okej. Tutaj mam po prostu ekwipunek do przewożenia tych rzeczy, czyli mogę więcej ich wydobyć nie tylko w swoim ekwipunku, ale mogę właśnie tutaj przewozić. To jest epickie, dobra, okej, jedziemy nim tutaj na dół. Dobra, zjedziemy, mogę wziąć jednak tego traka mojego, ale w sumie i tak tym będę jeździł i rozwoził te rzeczy. Dobra, pyk, okej, tym sobie tutaj staniemy. I teraz tak, mamy jeszcze tą koparkę taką inną. Dobra, więc postawimy ją tutaj. I jak nią kopiemy w ogóle? Jak się ją kopie? Tak samo? Okej, dobra, ona kopie tak samo, tylko że ona kopie tylko dirt, słuchajcie, i tylko gravel chyba, z tego co ja widzę. Ona w ogóle, tak, ona w ogóle nie kopie, zobaczcie, ona nie kopie tutaj stone'a, ja nie mogę wydobyć. Czyli nią kopie tylko te rzeczy tutaj, czy ona jest jakaś super? No nie powiedziałbym. Nie wiem, co ona jeszcze może wykopać, wydaje mi się, że tylko i wyłącznie, jak widzicie, gravel mogę kopać i mogę kopać, piach, dirta znaczy się i pewnie piasek też, więc ta maszyna jest dużo lepsza, no nic, trudno, wydaliśmy tą kasę, tą maszyną musimy tutaj więcej pokopać, żeby tutaj więcej jeszcze zdobyć kasy, ale i tak wydaje mi się, że dzisiaj całkiem spoko poszło, bo wydobyliśmy tutaj jakieś rzeczy, no tego, o, dirtu nie mogę w ogóle wydobywać tą maszyną moją. Ją tylko stone'a, zobaczcie. Dobrze mogę wydobywać diaksy, bo z nich najwięcej kasy się zarabia. No i z emeraldzików też coś tam nam wpada. Ale tam tym dźwigiem też można popracować. W sumie, jeżeli chcielibyście zobaczyć kolejny odcineczek z tej gierki i chcielibyście, żeby wystąpiła tutaj Bella, która pomoże mi pewnie troszeczkę w tej pracy, bo mogłaby takim dźwigiem pracować, a ja wtedy kopałbym tą maszyną tutaj do kopania. Myślę, że to by było ciekawe, więc jeżeli chcecie coś takiego zobaczyć, zostawcie tutaj łapeczkę do góry, napiszcie w komentarzu, że chcecie coś takiego zobaczyć. Subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na vitoshop.pl oraz na vitoibella.show, gdzie bilety na show możecie już zamawiać, bo nie zostało ich zbyt dużo, także śpieszcie się, wpadajcie na vitoibella.show. No a my widzimy się jutro w kolejnym odcineczku na kanale. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was serdecznie, pa pa!